Katarzyna Jaśko, witam Państwa. W studiu witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj wójt gminy Konopnica, pan Wacław Szumigaj. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Radia Ziemi Wieluńskiej. Panie wójcie, spraw do omówienia jest sporo, bo nie widzieliśmy się mniej więcej od ponad miesiąca. To zaczniemy od spraw, myślę, najważniejszych, od spraw finansowych, od budżetu na 2011 rok. Czy też w tej gminie, w gminie Konopnica, narzekacie na budżet i mówicie, że będzie ciężko, będzie trudno? Sądzę, że również, bo to jest mała gmina, więc budżet nie jest aż tak duży. Jest to kwota 11 287 000 zł, a wydatki budżetu będą 12 206 000 zł. Deficyt pokryjemy z zaciągniętego kredytu. Jestem ciekawa, jakie będą te najważniejsze inwestycje na 2011 rok i co ważne, czy będziecie sięgać po środki z Unii Europejskiej? Już złożyliśmy jeden wniosek i został zaakceptowany przez, to był Sąd Nowej Wsi, na boisko wielofunkcyjne w Konopnicy. Podpisana jest umowa i do końca sierpnia będzie oddany do użyteczności dla młodzieży gminnej w Konopnicy. To młodzież się pewnie cieszy. Tak, optymizm bardzo wielki, nawet hura krzyknęli sobie, żeby zobaczyć, że to, czy to prawda jest. Jest to prawda. Nie dowierzają, ale przekonają się, że tak będzie faktycznie. Proszę powiedzieć coś więcej, jaki jest koszt tego boiska i tak technicznie, no jak będzie wyglądać? Jesteśmy po przetargu. Koszt boiska 395 tysięcy złotych. 75% dofinansowania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, środków unijnych. No, w oczekiwaniu na boisko uczniowie, na pewno dzieci i młodzież z Konopnicy, bo wcześniej aż takiego dobrego boiska nie mieli, to czekają na pewno. Proszę powiedzieć, co jeśli chodzi o PROW, czy też będziecie składać tutaj wnioski? Panie redaktor, mam nadzieję, że również złożymy wnioski, jak będzie tylko jakiś nabór. W tej chwili szykujemy się do złożenia na przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz kolektory ściekowe w miejscowości Rychłocice, Szynkielów, Konopnica. Wspomniane boisko, o którym mówiliśmy, to pieniądze z odnowy wsi. Inwestycja realizowana z tego samego działania w Konopnicy teraz właśnie się kończy. Chodzi o skwer w centrum, został odnowiony. Proszę powiedzieć, no, jak to wszystko wygląda teraz? To po prostu trzeba zaprosić, pani redaktor, mieszkańców ziemi wieluńskiej, żeby zobaczyli, jak wypiękniała Konopnica. Rozpoczęliśmy tą inwestycję w ubiegłym roku, kończymy w tej chwili ze względu na warunki atmosferyczne, rozpisaliśmy ją na 2 lata. Kończymy dzisiaj, w dniu dzisiejszym jest odbiór i podpisanie protokołu odbiorczych. A panie wójcie, panu się podoba? Słysząc mieszkańców, podoba się wszystkim, to mnie się musi bardzo podobać. To zachęcamy wszystkich, którzy nie mieli okazji zobaczyć, do Konopnicy, żeby się przekonać i zobaczyć na własne oczy, jak to funkcjonuje. Panie wójcie, jeśli chodzi o ten skwer, to warto też wspomnieć, że będzie miał imię, będzie nosił imię i to bardzo ważnego patrona dla Konopnicy. Tak, pomysł padł któreś tam popołudnia wieczoru w domu. Dowiedziałem się, że Hieronim Konopnicki był założycielem Konopnicy. Przejrzałem jego historię i rzeczywiście tak jest i chciałbym, żeby tą pamiątkę dla tego naszego założyciela i będzie tak, tablica pamiątkowa imieniem Hieronima Konopnickiego, założyciela Konopnicy. To bardzo ważne, że podkreślacie ten aspekt historyczny. Ja na stronie internetowej gminy Konopnica odnalazłam taką wzmiankę, że gościliście, no chyba w styczniu, mam nadzieję, że się tutaj nie mylę, prawnuczkę Marii Konopnickiej, Joannę Modrzejewską, no, która też opowiadała o swoim rodzie i przecież związanym z Konopnicą. Rozumiem, że stawiacie na historii, to dla was bardzo ważne. Tak, odwiedziła nas właśnie pani Modrzejewska. Sądzę, że również podobała jej się Konopnica i nie tylko, bo potwierdziła dalsze wizyty na naszym terenie. No, mam nadzieję, że będzie i że dostaniemy też zaproszenie. Z chęcią zawitamy i porozmawiamy. Już zapraszam w tej chwili Radio Ziemi Wieluńskiej. Trzymam za słowo, panie wójcie. Na koniec, no może mniej przyjemnie będzie. Jak to zawsze mówię, temat, który się powtarza, temat, który jest nadal nierozwiązany. Mała elektrownia wodna na progu w Konopnicy. Panie wójcie, każda nasza audycja gdzieś tam dotyczy tej inwestycji, która de facto no, nie powinna w ogóle powstać. Powstała. Proszę powiedzieć, jak to prawnie funkcjonuje na ten moment? Czy cokolwiek się zmieniło? Bo ja przypomnę, że decyzje wodnoprawne i Starostwa Wieluńskiego i wojewody łódzkiego, no, one zostały zakwestionowane przez sąd administracyjny. Czy to nadal jest aktualne? Tak, decyzje są nieodwołalne, bo sądami się nie dyskutuje już na ten temat, więc uchylone zostały decyzje, mimo że inwestor odwołał się od decyzji na budowę wojewody łódzkiego.
Również w dniu wczorajszym przyszła decyzja głównego inspektora budowlanego podtrzymująca uchylenie tą decyzję. Także nie ma na obecną chwilę możliwości kontynuacji tej budowy. Co będzie dalej? Decyzja będzie zależała od wojewody łódzkiego. Czy pan nie ma takiego wrażenia, że sprawa utknęła trochę w martwym punkcie? Bo mówi się, że te decyzje są odwołane i sytuacja nie idzie ani w jedną, ani w drugą stronę. Kto powinien to posprzątać, to co zostało zbudowane? No takie jest prawo w Polsce i musimy szanować to prawo, że każdy może się odwoływać i do momentu zakończenia tych wszystkich procedur nie ma innego wyjścia. A mieszkańcy nie przychodzą, nie mówią, panie wójcie, niech pan coś zrobi, trzeba to rozebrać, bo to straszy tam na tej rzece. No tak, tylko kto ma wydać decyzję rozbierającą, ten będzie musiał później zapłacić koszty rozbiórki ewentualnie i koszty, które zostały poniesione przez wykonawcę. No mam nadzieję, że w tym gąszczu przepisów i kruczków prawnych jednak uda się znaleźć dobrą drogę do rozwiązania tej sytuacji, że kolejna audycja z pana udziałem, panie wójcie, no to już będzie taka, w której będziemy mówić, że coś w tej sprawie się w końcu wyjaśniło. Na bieżąco będę informował panią redaktor o sytuacji, jaka jest ewentualnie z elektrownią. Na pewno do tego wrócimy, a dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Pani redaktor, dziękuję również. Z tego miejsca czy mogę złożyć życzenia świąteczne? Proszę. Więc życzę wszystkim mieszkańcom ziemi konopnickiej wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Panie wójcie, bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.